Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest nasza fontanna młodości, proszę ja ciebie. I tragiczny wręcz stan naszej żywotności, jak i również naszego tutaj głodu. Czekaj, ja bym zrzucił może jakieś rzeczy niepotrzebne, co? Czy ja przekazując... Czekaj, ja dając prawy przycisk myszy... Aha, przerzucam to tutaj, dobra, tyle dobrego. Już się wystraszyłem, że kurczę, to stracimy całkowicie. Dobra, z takich rzeczy, które dzisiaj bym chciał zrobić... No to tak sobie pomyślałem, że warto byłoby troszeczkę... Pineapple seeds. No, brzmi ciekawie. Może by w pewnym momencie sobie to zasadzić. Ale w każdym razie, z takich rzeczy ciekawszych, które chciałbym zrobić i wykonać... To na pewno, proszę ciebie, na pewno, plus, czekaj, regeneracja życia, plus 5 na 30 minut. Podejrzewam, że to jest 30 minut takie growe 30 minut, a nie takie konkretne. Natives medicine, temporary health, the consumption of food, water and energy. O! A to już coś ciekawego jest. Nawet bardzo bym powiedział. Ej, to spoko, ale czekaj. Zanim ruszymy dalej, to tak. Chciałbym powolutku zacząć już, może przymierzać się do tego, żeby to faktycznie jakoś... Kurczę, zapomniałem, że tutaj jest troszeczkę... nie do końca tak, jak być powinno. Chciałbym nieco... popracować nad tym, jak ta nasza baza będzie finalnie wyglądać. I żeby to zrobić, czy mamy jakąś wodę? No kurczę, nie za wiele tej wody tutaj jest. No ale dobra. Chciałbym... Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest nasza fontanna młodości i tragiczny wręcz stan, jeżeli chodzi o po pierwsze nasze najedzenie, no nasz głód, jak i również tragiczny wręcz stan, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Także zacznijmy może sobie od tego, że spałaszujemy sobie kokoska, który da nam ledwo co, ale zawsze coś. No i teraz pytanie, czy my możemy w ogóle wytworzyć jakieś jedzenie, co? Cokolwiek do jedzenia mamy? A w życiu mamy jakąś zgniliznę i to tyle. No to kurczę, tak 2 na 10 bym powiedział. Warto byłoby troszeczkę chyba zapolować. Pytanie, czy damy radę? No na pewno. No to już żeśmy sobie zapolowali. No dobra moi drodzy. Nie pozostaje nam nic innego w tej chwili, jak po prostu położyć się spać. Czekaj. Aha, bo tu brakuje nam jeszcze tego kawałek. No i najlepiej by było, że tak powiem, przenieść te pewne rzeczy. Także myślę, że moglibyśmy to zrobić sobie, ale to zaraz, bo najpierw to ja bym chciał, proszę ciebie, jakieś struktury to poustawiać. Czy ja mogę w jakiś sposób, nie zamykając tego okna, stawiać te struktury, czy to jest bardziej takie, no, no niestety się nie da? Da się. Bo przecież przycisk E. No proszę, jak miło. Dobrze, to dajmy w takim razie jeszcze trochę struktur. Fundamenty, czy te fundamenty? Czekaj, czekaj, chyba te. A dlaczego tu już nie mogę? Hola, hola. A czemu tak? Dobra, dajmy to na razie tu. Ole, grzmi, o rany. Czy mogę te fundamenty na przykład dać? Mogę, ale to nie jest to samo. O kurczę. No to wychodzi na to, że to będzie taki tymczasowy domek. I raczej będziemy musieli
wybudować jakiś inny później. Ale dobra, już jak zaczęliśmy, no to to skończmy. Tu dajmy to. Tu proszę ja ciebie dajmy okienko jeszcze jedno. Dobra. Cyk, 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 cyk. Jeszcze to co prawda nawet nie jest wybudowane, ale generalnie... O! Można? Można. Teraz tak, daszek jakiś byśmy potrzebowali. Może być nawet ten płaski, mi to nie przeszkadza. Dobra, to tu będzie ten płaski dach. Tutaj na przykład też. Bo w sumie czemu nie? A teraz tak, to... Dajmy na ten przykład, tutaj nie mogę tego dać. To musielibyśmy dać to tu. Ale dlaczego nie... Brakuje chyba jakiegoś miejsca, do którego to by mogło... Ha, bo nie ma gotowej tej struktury. Dobra. Cyk, cyk. I proszę ja ciebie, cyk. To będzie trochę czasu, zanim w ogóle się uda to wszystko zmontować. Nie ma co się tu oszukiwać. No ale dobra. Śpi 7 godzin, jasne, jak najbardziej. No i niestety, kurczę, umieramy z głodu. No popatrz jak miło. A czemu nie mogę tego umieścić? A czy mogę na przykład, kurczę, żebym wiedział, to bym więcej tych ogonów węża pozabierał. Czekaj, czy mogę to przenieść? Nie, no nie mamy tych resortów. Aha, bo to tutaj nie występuje. I zające też nie. Dobra, to może najpierw zajmijmy się naszym jedzeniem. Za dużo rzeczy chcę zrobić naraz, no. Tego niestety... Czekaj. Add fuel. A nawet na 2 godziny daj. Naprawdę? No rozpalże się! Dziękuję. Boże, ale zepsułem. Blueprints... Ale ja mam campfire. Aha, to. Tego nie mamy niestety. To możemy zrobić. To możemy zrobić, super. Mamy cały jeden punkt życia. O nie! Respawn at the nearest resting place. 25 itemów still remain where... Dawaj wszystko, normalnie. Trochę oszukałem system, ale to nic. Dobra, zjedzmy sobie coś. Jak najbardziej, bo czemu nie? Tam też coś należy się. Health regeneration. To sobie zostawimy te dwie rzeczy. Czekaj, czy ja mogę coś jeszcze wytworzyć? To mogę wykraftować. A chcę to zrobić korzystając z tego, że... Mamy jeszcze chwilkę. Dobra, wykraftuj jeszcze te węgielki. Nie wiem, czy się udało. A w życiu nie udało się. Rozpal to jeszcze raz. Potrzebujemy ze 4 takie węgielki mieć. Tak na wszelki wypadek. Dzięki.
Dzięki. I dobra, żeby nie kombinować tutaj jakoś za bardzo, idziemy spać. W 100% jesteśmy, że tak powiem, pełni sił. No to teraz co byśmy musieli zrobić? No teraz w tym momencie tak na dobrą sprawę proponowałbym tak, ściąć jakieś drzewa, to na pewno. Na pewno nie te kokosowe. A właśnie, czekaj, ty, charakter. Mamy 3 punkty w ogóle jakieś do wydania jeszcze, skill pointsy, no kto by pomyślał? Pewnie ktoś, kto czyta te wszystkie samouczki. Bo ja niekoniecznie. Co to jest? Concentration. Unlock concentration mode. No kurczę, pewnie, że to chcę. Highlights non-dangerous animals, animals reminds and allows me to see animal track when I concentration mode. To też wygląda spoko. Że będziemy, właśnie, to jest taki zmysł, dzięki któremu widzimy różne rzeczy. Także fajna rzecz. Co my tu jeszcze mamy w ogóle? Zmniejsza szansę na to, że się zatrujemy. Nie wiem, czy coś mnie uderzyło, czy o co chodziło? Co my mamy tu? Eating water containing food gives... aha, czyli woda daje nam plus... znaczy no, jakieś te na przykład te kokoski jak jemy. To daje nam więcej. To nam daje bonus do żywności. Zwiększa nam regenerację energii. Buffalo Potion Recipe. Nie wiem po co to jest w ogóle, ale okej. Dobra, ja bym w tej chwili chyba wolał się nauczyć tych wszystkich rzeczy tutaj. Journal na razie mnie nie interesuje. Byśmy mogli sobie stworzyć i zjeść. 13 food i 7 water. No to całkiem fajne. 8 food. Ale potrzebujemy do tego celu jakiś tam hasiok, który nam pozwoli... który nam pozwoli, proszę ja ciebie. Ja mogę tego w nieskończoność używać, czy jak to działa? A, czekaj, nie, wróć. Aha, to się w 19 dni odnawia, okej. Zbieraj. Ja nie chcę tego. Co mi tu cały czas kurczy? Ale ja nie chcę. Aha, cut down. Przecież to jest G, chciałem powiedzieć. Dobra, dawaj mi tą kłodę. Daj mi tą kłodę, to sobie ustawimy tu na hasioku. Dzięki temu, że postawimy sobie tu na hasioku, to możemy zrobić teraz tak. Interakcja i przerób to, proszę ja ciebie, na to. Tak. Jak not tool selected. Co ja potrzebuję, żeby to zrobić? Aha, piła. Statek piła Tango. Czarna bandera, kurczę. Nie mam tutaj żadnej piły. Niech to. Mamy tu jakąś piłę? Coś tam niby jest. Jakaś obsydianowa, ale zawsze. Dzięki. No i teraz tak, żeby nam tutaj kurczę na cymbał nie padało. No to tak, czekaj. Młotek to na pewno. Interakcja to na pewno. No i buduj, nie? No i kurczę, spoko chyba. Aha, tu już nie mamy tych rzeczy. Change. Cannot change building when I'm standing on it. Dobra, move, przesuń.
Tak, żeby mi na łeb nie padało i będzie gituwa. Dobra. Szkoda, że jest tak ciemno w ogóle. To mi troszeczkę nie odpowiada, szczerze mówiąc, ale okej. Weź użyj tych dwóch rzeczy. Your health stat. It's not going down to... No powinno się odnawiać w momencie, kiedy... kiedy będziemy spać lub coś robić, ale kurczę, nie wiem do czego to cały czas się nie odnawia. Dobra, ja bym chciał... To nie jest miejsce na to. To jest najgorsze. No niby trochę mamy. O, woda, jak miło. No dobra. A, czekaj, zrzucę te liście i idziemy jeszcze po jedno drewno. Czy my mamy jakieś kamyczki? Nie mamy kamyczku, ale mamy jeszcze kilof. Co bardzo mnie cieszy, bo dzięki temu, że mamy ten kilof, to musimy się udać, proszę ja ciebie, w jedno szalone miejsce. Konkretnie mówiąc, tam po kamienie. Ja bym spróbował, kurczę, zapolować na to jednak. To nie może być jakoś super skomplikowane. Jeszcze jakbym trafił, to już w ogóle byłoby super. No znosi, no. Czekaj, o. Mógłbyś? A, jasne, pewnie. 10. Dobra, gdzieś tu był... Odpal mapę. A, tam dalej jest. To złoże kamyka. Ja bym chętnie ten kamień zebrał. To było gdzieś, proszę ja ciebie. Słyszałem gdzieś jakieś coś. To ewidentnie to słyszałem, tylko kurczę, nie wiem gdzie teraz. Aha, tu jest ten kamień. No właśnie. Interakcja, select all, pewnie. Ile tego kilofa żeśmy stracili? Nawet mi nie mów, że ja nie potrzebowałem kilofa do tego kamienia. Boże, jakie żenuła. Boże, widzisz i nie grzmisz. Czy ty... Ech, czemu nikt mi nie powiedział, że ja nie potrzebuję kilofa do tego? Coś tam chyba mnie próbuje gonić w ogóle. Z tego co słyszałem. No ale dobra, na szczęście nic nam już w tym momencie nie grozi. Aż tak bardzo. Ja bym na te kurczaki chętnie zapolował, tylko kurczę. One jakoś nie za bardzo chcą z nami współpracować. Ty świniak tu biegnie. A nie, jednak nie. No trudno. No dobra, to teraz tak. To bym chciał na pewno naprawić. Tak. Pójdziemy po jeszcze jedno drzewo. Taki odcinek bardziej, może bym powiedział, nawet organizacyjny i budowlany. Aniżeli skupiający się na czymś konkretniejszym. Chciałbym, tak jak wspominałem kiedyś, chciałbym przede wszystkim spróbować to rozegrać w ten sposób. W ten sposób, żeby być poniekąd już zdolnym do przetrwania tutaj w tej dziczy.
bo jednak póki co to średnio nam idzie. W ogóle się zastanawiałem, czy by nie przejść z powrotem tam i sprawdzić, czy przypadkiem nie udałoby się odnaleźć tych dwóch włóczni, które gdzieś tam kiedyś zgubiliśmy. Boże, znowu piłę zostawiłem w tym. Oddawaj mi moją piłę. I kamyki, które tu zrzucę. I liście, na które, kurczę, niestety już nie ma miejsca. Dobra, oddawaj to. Dziękuję. Daj mi młotek. Tak. Repair. Co ja potrzebuję? Uuu, Big Branch potrzebny jest do tego. To już niedobrze, to już niedobrze, szczerze mówiąc. Dobra, trzy patyki jeszcze nam zostały tylko, niestety. Ja myślę, że tutaj postawimy ten jeden daszek jeszcze. Tak o. Nie wiem, na czym stałem, że nie miałem z tym problemu. No, a budowę tego, tej reszty tutaj, no to sobie zostawimy na później. Cyk, buduj. No i na głowę nam padać nie będzie, przynajmniej przez jakiś czas. Dostawmy jeszcze te struktury, które tutaj ewentualnie będą miały się znaleźć. Czyli to, to, okej. I tutaj też będą takie dwa. No i kurczę, domek jak domek. No na początek myślę, że wystarczy. Ciasny, ale własny, jak to mówią. No. Powinno być całkiem ok. Dobra, weź to wybuduj też. Dziękuję. Tu niestety brakuje nam już tego. Czy spoczko. No to teraz tak. Co tu mamy, co nam się w tej chwili nie przyda, proszę ja ciebie. Daj to. Tu jest ok, tu jest ok. Ja mam jeszcze jeden. Weź to, przesuń. Aha, nie mogę, kiedy jest wypełniony kontener. No szkoda. Ale bym chętnie gdzieś postawił jeszcze jeden, ale dobra. Tym zajmiemy się później, gdyż w tej chwili mamy większy problem. Konkretnie brak pożywienia. Pytanie, czy gdzieś tutaj coś, kurczę, nie znajdzie się magicznie. Tam widzę jakiegoś kurtoka. No Jezu, co ty gadasz? Znalazłem włócznie. Dawaj tą. I tą. To tu jeszcze dwie powinny się znaleźć gdzieś. Tam jest jedna, widzę. No ludu złoty, kiedyś mi się uda, na pewno. Gdzie ta włócznia była? No to żebym ja wiedział wcześniej. To inaczej bym to, kurczę, rozgrywał. Chodź. Chodź, chodź, bo ja i tak jedzenia potrzebuję. Teraz biegniesz, tak? Dziękuję. Tam widzę jeszcze jednego. Dobrze, że już teraz mam ten zmysł, to przynajmniej widzę te włócznie, kurczę. Mogę sobie nimi rzucać. Bo nie grozi mi to, że nagle... Ola Boga! Gdzie one są? Zgubiłem!
Tam są jakieś prosioczki. Nie wiem po co to jest, ale biorę. Może jakiś nowy blueprint się odblokuje dzięki temu. Dobra, z tego niestety nic nie będzie. Z tego również nic. Select all, pewnie, zbieraj to. Pójdziemy, sprawdzimy co to z tego będzie. Co ja z tego dostanę? Klocek. Klocka nie chcę, ja chcę patyki. W ogóle to słyszałem jakiegoś kobrę jakąś. Pytanie gdzie? Tutaj. Gdzie jest ten drugi? Będziemy mieli mięsko. W sensie z tych ogonów to sobie zrobimy przynętę. Dzień dobry. A podobno właśnie jak te dziki zaatakują, to jest naprawdę nieprzyjemnie. Także ja biorę, że tak powiem, nogi za pas. I zawijam się z tego miejsca. Bądź jak to kiedyś śpiewał 5-2 dębiec i zawijka z tego winkla. Dobra, może tobie na razie odpuszczę. Ale kiedyś się dorwę, zobaczysz. Jednakowoż przydałyby się patyczki. Niestety tu niczego już nie ma. Niczego też już nie ma. O! Tu mamy trzy. Dawaj jeszcze te cztery. Nawet te cztery, no proszę bardzo, ty. O, i siekiera nawet tak na styk. Siekiera na styk wytrzymała. No i widzisz, jak można ładnie tutaj rozegrać to wszystko. Trzeba będzie się cofnąć w ogóle do tamtego miejsca, gdzie był ten orł waleczny, którego żeśmy pokonali. Gdyż, proszę ja ciebie, tam było dość wysoko i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby... Dobra, ułóż. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby w gruncie rzeczy rozpocząć. Napraw, dzięki. Że to jest dobre miejsce, żeby rozpocząć rysowanie znowu tej naszej mapy. Aha, nie mam miejsca. Dobra, ale mamy jeszcze trochę. Czekaj, jeżeli chodzi o młoty. Albo nie, poczekaj. Poczekaj. Powolutku. Najpierw. Czy ja mogę... gotowanie, jakieś rzeczy... O kurczę! Całkiem sporo tutaj jest tych przedmiotów. Ale co jest nowe? Żeby stworzyć to, potrzebujemy małego patyka i Big Branch. Okej, kumam. Żeby stworzyć obsydianową piłę, potrzebujemy obsydianowego szarda. Mamy jeden. Żeby stworzyć obsydianowe to, to my potrzebujemy czego? Obsydianowy ten. No myślę, że ten kurczę obsydianowy toporek może być całkiem przydatny. Clay brick. Aha, gliniana jakaś ta cegiełka. Wungiel. Na pewno będzie wungiel lepszy, niżeli ten patyk jako paliwo. O. Obsydianowy nóż, no proszę. Czy tam ostrze bardziej obsydianowe. Czy ja mogę to wytworzyć? Nie, bo nie mamy kompostownika jeszcze. Dobra.
Do tej pory nie wiem skąd wzięliśmy te listy, ale okej. To mi nie jest potrzebne. Kanu, co zrobić, żeby mieć kanu? Splitlock i proszę ja ciebie. Dried heart. Wysuszony pień chyba, czy coś takiego? Dobra, te takie rzeczy to mi nie są jakoś szczególnie potrzebne. Half pilary, half wall, to mi też nie jest przydatne teraz. Charcoal pile. To nie jest przypadkiem jakiś ten taki do wypalania węgla? Split log. Dobra, wychodzi na to, że my tego split loga potrzebujemy. Także ja bym gierne się przeszedł, ściął jakieś drzewko i tego jednego, kurczę, split loga jednak zrobił. Zobaczymy, co dzięki temu dostaniemy. W ogóle tu zaraz z głodu się wykopyrtniemy, więc też warto by było poprawić to nasze, może nie tyle samopoczucie, co po prostu naszą sytuację. I właśnie, jeszcze, czekaj, crafting, proszę ja ciebie. Struktury, może bardziej, gdzieś. O, możemy zrobić szałas z liści, no proszę. Storage space for items, ok. Large mall box, 4 patyczki, nie mamy 2 patyczków jeszcze. Niech to dunder świśnie. Dobra, a ten mniejszy box? Jakbyśmy zrobili? No bo chciał, nie chciał jednak boxy. O, 4 patyczki akurat. Nie chcę tracić 4 patyków na to, no bez przesady. Trochę dużo byśmy stracili. Także zróbmy może w ten sposób, czekaj. Daj mi młotek z powrotem. Daj mi młotek i piłę. Dobra. Zróbmy split log. Dziękuję najmocniej. I 9 nowych budynków dzięki temu mamy odblokowanych. No proszę, jak milutko. Wziąłem młotek? Wziąłem młotek. Wyśmienicie. Daj mi w takim razie to. I tak. Nie mamy tego. Dobra, nie ma sensu tego robić na razie. Połóżmy się spać. Do rana, dziękuję. I teraz tak. Jakbyśmy mogli to, kurczę, teraz rozegrać. Co żeśmy odblokowali? Może w ten sposób. No myślałem na pewno, żeby spróbować zrobić chociaż to. Kościane strzały. W sumie jeden sznurek i moglibyśmy zrobić sobie. Moglibyśmy zrobić sobie łuk. Też wydaje się być spoko opcja. A właściwie nawet dwie potrzebujemy. Tanner workbench. Okej. Chemistry workbench. Regular workbench. Wózeczek jakiś, ty. No my takiego wózeczka byśmy potrzebowali też. No popatrz. Liana belt. Aha, to jest pasek na pasek linia, ten do spodni. A właśnie, czy my możemy stworzyć tą łódkę nową, czy jeszcze nie? Nie, bo brakuje nam tego wysuszonego czegoś. Potrzebujemy bambusa, żeby zrobić to. Ship repair kit. 6 patyków i 2 takie dingsy, a to jest improve repair kit. O, o, o! Liana rope. Indiana Jones normalnie, czekaj. Jak my mamy takie cuda, techniki, może byśmy sobie wózeczek zrobili, co? Put the, albo nie, ten. Tak, ja myślę, że to jest lepsza opcja.
to do suszenia jedzenia na razie. Dajmy na to tu. Czy ja mogę to... Dobra, interakcja. Place. I jeden dzień się będzie suszyło, tylko że kurczę pada deszcz i się nie wysuszy w takim razie. Bo to chyba tak to działa. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Niemniej jednak, moi drodzy, przekonamy się o tym w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!